Witam Was, z tej strony Makindosza, a przed Wami krótka informacja dotycząca tego odcinka Super Mario Maker, który za chwilę zobaczycie. Słuchajcie, po nagraniu tego odcinka, czułem pewien niedosyt i słuchajcie, odcinek wyszedł poniżej moich oczekiwań i dlatego też dogrywam tą krótką informację. Słuchajcie, odcinku zobaczycie, jak staram się przejść hard moda w 100 Mario Challenge i muszę powiedzieć, że na chwilę obecną 100 Mario Challenge jest w cholerę niezbalansowany i niestety oznacza to, że momentami ten odcinek jest bardzo, bardzo męczący, bardzo, bardzo powolny i poniżej tej normy, którą sobie założyłem przy nagrywaniu tej serii. Jednakowoż chcę Wam pokazać ten odcinek z tego względu, że to Wy powinniście zadecydować, czy chcecie zobaczyć tego hard moda w przyszłości, czy wolicie poczekać na zbalansowanie tego, ponieważ jak wieść gmin naniesie, w najnowszej aktualizacji, czy to do wersji 1.22, czy to już do wersji 1.3 Super Mario Makera, ma nastąpić rebalans właśnie 100 Mario Challenge'ów, zarówno tej wersji Easy, jak i Normal, jak i Harda. Bo tak jak na chwilę obecną to się prezentuje, to tak jak widzieliście już w poprzednich odcinkach, Easy Mode jest momentami zbyt easy, Normal Mode momentami ma taką totalną zwiechę, zaś Hard Mode, tak jak zobaczycie w dzisiejszym odcinku, jest raczej Scumbag Mode, a nie właśnie Hard Mode. No i dlatego też pozostawiam otwarte pytanie po obejrzeniu tego odcinka, na które chciałbym, abyście odpowiedzieli w komentarzu, czy chcecie, po prostu napiszcie w komentarzu, czy mamy kontynuować nagrywanie hard moda w takiej, a nie zmienionej formie, czy po prostu nic nie piszcie i dajcie mi w ten sam sposób znak, że słuchajcie, ten hard mode nie chcecie, aby był kontynuowany i chcecie zobaczyć go dopiero w momencie, kiedy przyjdzie następna aktualizacja, a tym samym rebalans tego wszystkiego, bo tak jak już wspomniałem, niestety na chwilę obecną jest on w cholerę niegrywalny, albo inaczej, jest grywalny, ale do oglądania jest on żmudny, trudny i nudny. I obojętnie jakbym się starał, to naprawdę ciężko jest wyciągnąć z tego jeszcze jakiś dodatkowy potencjał, bo niestety hard mode jest stworzony w dość specyficzny sposób w Mario Makerze, o czym się zapewne za chwilę przekonacie. Dlatego zapraszam Was na ten odcinek i tak jak mówiłem, dajcie w komentarzach znać, w jaki sposób mamy rozegrać tutaj całą tą zabawę z hard modem. Czy wolicie poczekać jeszcze trochę, czy będziemy kontynuować właśnie tego hard moda. Tak więc zapraszam Was na ten odcinek. Witam Was, z tej strony Makindosz, a przed Wami kolejny odcinek serii Let's Play Super Mario Maker na konsolę Nintendo Wii U. Słuchajcie, w dzisiejszym odcinku i nie tylko w dzisiejszym spróbujemy sobie przejść 100 Mario Challenge Expert, czyli tak zwany hard mode. I słuchajcie, w jaki sposób ja widzę odcinki z expert modem. Słuchajcie, nie chcę tego robić na jednym posiedzeniu, patrząc ile czasu zajęło mi ostatnio normal mode, ile mi zajął. Dlatego też podzielimy sobie 100 Mario Challenge Expert Mode na dwa odcinki, które nie pojawią się jeden po drugim, ale będzie między nimi przerwa. Także ten odcinek dostaniecie najprawdopodobniej w sobotę, a następny odcinek z Expert Mode'a w sobotę później, czyli po jednym tygodniu, ponieważ jutro, kiedy będziecie to oglądać, w dzień jutrzejszy, zobaczycie, słuchajcie, jak budujemy sobie kolejny nowy poziom, który tym razem udostępni i będziecie mogli w niego zagrać, jeżeli posiadacie konsolę Nintendo Wii U oraz Super Mario Makera. Dlatego w taki sposób chcę to podzielić z tego względu, że wiem, że Expert Mode będzie o wiele trudniejszy. Sprawdziłem sobie w internecie i on rzeczywiście jest w cholerę trudny. I tu zdarzają się niestety poziomy, które nie da się przejść, dlatego będę je najprawdopodobniej skipował z tego względu, że chcę przejść Expert Mode'a. Nie wiem, czy zaliczy nam Expert Mode'a, w sensie takim, przeszedłeś Expert Mode'a,
ponieważ nie wiem, jak to działa, jeżeli skipniemy sobie jakiś poziom, to znaczy wymienimy go na jakiś inny, czy w tym momencie mamy challenge zaliczony, czy po prostu gra nam go nie zalicza, ale to się zobaczy w praniu, dlatego zaczynamy sobie ten odcineczek, zaczynamy sobie tego expert moda. No i co chciałem wam jeszcze takiego dodać odnośnie tego expert moda? Słuchajcie, zakończymy go w momencie, kiedy wybije odpowiedni czas, to znaczy kiedy zabraknie już nam czasu na odcinek, albo kiedy wcześniej dojdziemy do 9 poziomu, to znaczy przejdziemy również 8. I pierwszy poziom jest poziomem stworzonym przez Japończyka i obawiam się tego poziomu, ponieważ statystycznie rzecz biorąc, jak sami określiliście... Ja mogę się spytać... Czym ja gram? Słyszę, jak koleś mówi jump i joto. I teraz pytanie, czy ja zmarnowałem właśnie swoją szansę, czy to jest po prostu tak zaprojektowane, aby tutaj bardzo, bardzo długo czekać, jeżeli za pierwszym razem zrobi się coś źle? Chyba to już nie wróci, wiecie? Jop, to już nie wróci. Więc innymi słowy, musimy za pierwszym razem zrobić to, czego nie chciałem zrobić z tego względu, że obawiałem się, iż może się okazać, że... Słuchajcie, że niestety, ale... Wow! Wow! Okej. Idziemy górą? Czy coś? Okej, czyli jednym słowem powinniśmy iść górą. No spoko. Może być. Jak na razie nie czaję troszeczkę tego poziomu. Jest on może trudny, ale nie aż tak. Dobra, cofam. Cofam. Cofam to. To, co właśnie widzicie, to jest scumbag game. Ale jakoś się dało przejść ten poziom, powiem wam. Czy on właśnie śpiewał po japońsku? Mój Boże, to było straszne. Nie, nigdy więcej. Ale poziom mi się podobał, powiem wam szczerze. Był trudny i był fajny. Co jest ciekawe. Bo przeważnie, kiedy poziomy japońskie są trudne, to nie są fajne, co znamy z poprzednich odcinków, gdzie występowały różne poziomy. Let's see your grit to those teeth. Zobaczymy, co z tego będzie. W ogóle też będę musiał was przeprosić za to, że... Właśnie! Właśnie coś takiego mogło się wydarzyć, obawiałem się tego, z tego względu, że dzisiaj są jakieś straszne, słuchajcie, problemy z połączeniem się do PipeNetu, do tych poziomów tworzonych przez graczy. Wylosował nam inny poziom, Groundless. Nie wiem dlaczego, są niestety bardzo jakieś problemy, tak jakby, słuchajcie, nie wiem, tak jakby coś nieprawidłowo działało, czy nie wiem co tutaj, czy nie wiem co tu się dzisiaj wyrabia, ale powiem wam szczerze, że to niestety... Jest dzisiaj bardzo, ale to bardzo denerwujące, ponieważ chciałem dzisiaj zacząć nagrywać ten odcinek trochę wcześniej i niestety nie dało się, z tego względu, że nie mogłem podłączyć się do internetu przez Wii U. I to nie jest wina mojego providera ani z tych rzeczy, ponieważ gra uruchamia się. I niestety tak jakbym nie mógł podłączyć się do serwerów gry. Albo są w dniu dzisiejszym bardzo mocno, słuchajcie, przeciążone, albo nie wiem, co się dzisiaj z nimi dzieje, ale
Wow, ten poziom teraz jest o wiele trudniejszy i wymaga ode mnie większego skupienia się, słuchajcie. Okej. Gro, wybacz, ale to, co właśnie zrobiłaś, było lekko chamskie. To wiemy, w jaki sposób tutaj rozegrać i teraz tylko jak zrobić to, żebym... No, chodź tu, czomp czompie. Dziękuję. Mogliśmy też w taki sposób to zrobić. Ale... Okej. Trochę się boję tego kreta tam u góry, ale z tego co widzę, to nie jest tak, że... Jeszcze powiedzcie, że... O mój Boże, poziom z checkpointem. Ja myślałem, że to już będzie, słuchajcie, koniec. Powiem wam, że zaczęły się naprawdę ciekawe poziomy. Lubię, jak te poziomy są w taki sposób utrudnione. I tak, tutaj niestety to był fail z mojej strony, to co przed chwilą się stało. I co my teraz mamy? Okej. Da się. Czyli twórca w żaden sposób nas tutaj nie ogranicza. I chciałbym się dowiedzieć, czy to się da zrobić tutaj coś takiego ciekawego. Poza tym chciałbym zobaczyć, czy aby nie ma tutaj jakiejś ukrytej rzeczy. Wiecie, polecimy tutaj super do góry, coś ukrytego będzie. Nie, nie będzie. Szkoda. Naprawdę szkoda. Ale z drugiej strony ukrywanie czegoś w tak obvious miejscu, no, nie byłoby fajne. A to jest chyba tylko zabezpieczenie, wiecie co, przed tak naprawdę przed wzięciem tego clowncoptera, czy jak to się tam nazywa, tego takiego, wiecie, tego czegoś, co używa Bowser ogólnie rzecz biorąc. Damy gwiazdkę temu poziomowi z tego względu, że był fajny, nie mówię, że był zły, był trudny, był fajny, jakaś myśl techniczna za nim była ukryta. Mam nadzieję, że następny poziom Impossible Level od Alexa z Szwajcarii. I powiem szczerze, że ten poziom musi być możliwy do przejścia. Z tego względu, że jeżeli byłby niemożliwy do przejścia, to nie mógłby pojawić się w PipeNecie. Nie mógł w ogóle być tutaj jednym z poziomów, które wiecie. Au, au. Au! Au, po co ja skoczyłem? Nie wiem. Ten poziom jest możliwy do przejścia, tylko jest on w cholerę trudny. I powiem wam szczerze, że tak jak wcześniej mieliśmy dużo, dużo możliwości, jeżeli chodzi o... Kurczę. Muszę to zrobić tak, jak robiłem to wcześniej, to znaczy poczekać, aż pojawi się pierwszy Koopa Troopa. Czyli do tego momentu. A to już mi nie wyszło, zupełnie. Musiałem się za bardzo pospieszyć, wiecie? A pośpiech przy tak trudnych poziomach raczej nie jest wskazany. I powiem wam szczerze, że troszeczkę, że tak powiem, dziwi mnie to, co autor chciał tutaj zyskać. Powiem jeszcze dodatkowo, że troszeczkę mnie dziwi. Naprawdę mnie dziwi takie umiejscowienie tego wszystkiego. Ten poziom musi być, słuchajcie, też niezwykle krótki. Z tego względu, że od samego początku atakuje nas Bowser. A to oznacza, że...
Oj, dobra. Przynajmniej pozbyliśmy się, słuchajcie, pierwszego, że tak powiem, zagrożenia ze strony tej wieżyczki, ponieważ... Okej, zróbmy to szybko. Chciałem to zrobić szybko, ale jednak zrobiłem to troszeczkę za szybko. Już wiem, na czym polega początek tego poziomu. To dobrze. Po zmarnowaniu tylu żyć powinienem przecież już wiedzieć, na czym poziom polega, tak? Okej. Powiedzmy, że zaczynam kojarzyć, co w tym poziomie trzeba, słuchajcie, zrobić. I powiem wam szczerze, że muszę przyznać... troszeczkę się za bardzo pospieszyłem, słuchajcie. I to mnie jeszcze trafiło. Fajnie! Fajnie, to jest tak precyzyjnie zrobione, żeby udupić gracza, że nawet sobie tego nie wyobrażacie. I powiem tak. Jeżeli... Jeżeli, słuchajcie, okaże się, że no niestety, ale zginiemy jeszcze tak ze dwa razy. Okej, oberwaliśmy raz, więc możemy zacząć biec, ile kopara dała w... cholera. Dobra, wiecie co? Robimy to w taki sposób. Już rozumiem, o co chodzi w hard mode. Jeżeli byście tego nie zauważyli. Dlaczego ja mam nagle 88 żyć? Czy zrobienie takiej pauzy odejmuje mi życia, czy po prostu ja tyle razy już sfailowałem, że. Że rzeczywiście tyle żyć już straciłem. Jeżeli to drugie, to niestety, ale nie czuję się z tym komfortowo, że tak powiem. Okej. Jest w miarę. I już teraz rozumiem, o co chodziło. Tam wcale nie ma, słuchajcie... Kurde! Tego się tak nie da zrobić. Da się. Lecimy. Kurcze, byliśmy tak blisko. Trzeba, słuchajcie, przeskoczyć tutaj tego bossa. Mówiłem, ten poziom jest strasznie krótki. I mamy na niego już sposób. O matko, znów się chciałem pospieszyć. Ojejku. Jak tak to będzie wyglądać, to my naprawdę nie skończymy tego hard mode'a. Ale powiem wam, że ten hard mode jest ciekawy. I nie wiem, w jaki sposób są tu dobierane poziomy w tym hard mode'ie, ale... Ale dlaczego to się stało i spadłem przez tą wspaniałą drugą platformę? Tego nie wiem. Ale już rozumiem, na czym polega, słuchajcie, hard mode. Hard mode polega bowiem na tym, że niestety, ale nie mamy... O nie. No to się mogę innymi słowy poddać. No właśnie. Hard mode polega, słuchajcie, na tym, że nie możemy pominąć tych poziomów, tak jak ja chciałem to zrobić. Prędzej wykończą nam się życia, niż jakiś poziom, słuchajcie, weźmiemy i sobie pominiemy, bo po prostu opcji pominięcia poziomu... Wow! Nie wiem, co się właśnie stało. Ale udało mi się jakimś cholernym fuksem, dlatego się nie chciałem odzywać. Wow, no to był fuks, słuchajcie. Przejście tego poziomu to jest całkowity fuks. I powiem więcej, nigdy więcej takich fuksów. Naprawdę, nigdy więcej, bo to było czyste
czyste szczęście. Nie daje temu poziomowi gwiazdki z tego względu, że nie zasłużył. I słuchajcie, wow, jestem daleko w tyle niż chciałem z tymi poziomami. No chyba, że te poziomy, co teraz będą, będą o wiele łatwiejsze. Okej. Okay. Co? Jak ja to mam przejść? Kochana gro. A, rozumiem. Rozumiem, o co w tym chodzi. Najprawdopodobniej ten pierwszy musi uderzyć i my musimy skoczyć do tej rury, która jest na dole. Bo nie ma bata, aby nam się udało... Właśnie, cokolwiek zrobić, więc to jest tylko po prostu takie... skambag ukryte. I ogólnie widzę, że tutaj wszystko jest takie skambagowe. Okej, nie pytam. I można by było, słuchajcie, jeżeli się przyjrzycie, to można zauważyć... można zauważyć kolce tych... tłompu... Nie jesteśmy bezpieczni nigdzie. Nie jesteśmy, cholera, bezpieczni nigdzie. I nie wiem, co oznaczają te uśmiechnięte buźki i inne japońskie znaczki, ale na pewno nic miłego. Na pewno nic miłego. Jeżeli ktoś z was powie, że tu by się dało przejść górą, to wydaje mi się, że nie. Wow, to jest po prostu... Biegnij... Biegnij ile sił w nogach. Wiecie co? To ostatnie to była już taka skambagowa pułapka, że nawet nie wierzę, że w nią wpadłem. Mogłem się tego w sumie spodziewać. Bo po tym poziomie można się spodziewać wszystkiego, słuchajcie. Co najgorsze, ale nie jest on jakiś okropny. To jest po prostu poziom pod tytułem biegnij ile masz sił w nóżkach i tak nie uciekniesz. Okej. Okay. Wiecie na co, czego się spodziewam? Tego, że trzeba będzie biec. I jeszcze więcej. How? How? Nie rozumiem, jak w tamtym momencie mam to przejść. I chyba się zawieszę, że tak powiem. Ponieważ doszedłem do miejsca, w którym... Nie wiem... I nie mam absolutnie bladego pojęcia, jak ten obszar przejść. Dokładnie to, co teraz będzie. W tamtym jednym miejscu znajduje się, jeżeli zauważyliście... Niech zgadnę. Point perfect jump trzeba wykonać. Jeżeli tak, to ten poziom jest... Jest niedopracowany, ponieważ nie wszyscy umieją robić point perfect jumpy, słuchajcie. No i zobaczmy, co tutaj tak naprawdę będzie. Tak, point perfect jumpy, matko jedyna. To będzie trudniejsze niż mi się wydawało, ale to się da, słuchajcie, zrobić. To się w jakiś tam sposób da zrobić. Boże Mario, dlaczego nie zrobiłeś tego, o co cię prosiłem? To znaczy kucnięcia i walnięcia tego nie zrobiłeś. Nie wiem, jak to nazwać. Splash move. Siąście na dupie. Oj, zaczyna mi to już nie wychodzić z tego względu, że rozegrałem ten poziom wystarczającą ilość razy, żeby po prostu zaczęło mi iść źle. Tak jak na przykład teraz. Chwila spokoju i trzeba pomyśleć. No tak jak wam mówię, no kurczę, te poziomy teraz są o niebo trudniejsze i zapewne są dobierane w taki sposób, żeby słuchajcie, wkurzyć gracza i na dodatek pewnie są dobrane w taki sposób, aby wziąć poziomy, które mają najmniejszą ilość... Najmniejszą ilość, słuchajcie, przejść.
I obawiam się, że ten poziom może być naszą deską, że tak powiem, grobową. Z tego względu, że... że ja nie umiem zrobić point perfect jumpów. I może przestanę po prostu udawać, że umiem zrobić to przed czasem i troszkę się uspokoję i nie będę chciał tego na siłę przyspieszyć. Tego wszystkiego. I najprościej rzecz ujmując, po prostu tu zeskoczę. Bo takie skoki jak tutaj nie sprawiają mi problemu, chciałem powiedzieć, i chyba przechwaliłem troszeczkę. Nie, słuchajcie, to już jest troszeczkę męczące, kiedy gra się któryś raz w ten sam poziom. I szczerze powiedziawszy, zaczyna mnie to lekko irytować, że tak powiem. To tutaj, co się niestety dzieje. Bowiem ja wiem, jak ten poziom przejść, tylko nie umiem wyegzekwować tego, tak? No właśnie, jeżeli tu się zatrzymam i uderzę w tą ścianę, chyba że to jest też sposób, słuchajcie, sprawdzę to, żeby zatrzymać się tam. Tam jest jeden klocek, który jest bezpieczny. Jeżeli się okaże, że wystarczy się na nim zatrzymać, no to wtedy, słuchajcie, no to wtedy jesteśmy w domu, ponieważ ja jestem w stanie coś z tego ugrać, bo nagłe przyspieszenie nie jest problemem, kiedy gra się w Mario. Tylko że już w tym miejscu to nie zadziała. Więc trzeba... Za pierwszym razem może mi się udać, a za drugim razem muszę niestety już zrobić point perfect jump. No chociaż jeden point perfect jump. Wiecie, co jest też gorsze? Że nie można biec na pałę w tym poziomie. Z tego względu, że biegnięcie... Nie wiem, co teraz zrobiłem, sorry za to. Biegnięcie na pałę też niestety sprawia, że mamy to momentum, tak? Mario ma momentum, które sprawia, że nie pozwala nam wykonać skoku po skoku. I to już jest niestety problem, ponieważ my potrzebujemy czasami robić skok po skoku, tak jak na przykład teraz. I problem zaczyna pojawiać się wtedy, kiedy, no kurczę, nie chcemy tego zrobić. Kiedy chcemy zrobić skok po skoku. Może teraz? Nie. Ja muszę wcześniej wyskoczyć, tylko że wcześniej wyskoczenie oznacza, że albo walnę w tłumpa od dołu, albo nie. Albo w niego nie walnę. I... Szczerze powiedziawszy, powiem wam, że takich właśnie poziomów nie lubię. One są w stosunku do gracza fair, jeżeli chodzi o poziom trudności, a z drugiej strony, no, przestają być fair w momencie, kiedy wymagają od gracza wykorzystania technik, których gracz nie do końca... Nie! Fuck you game, serio. Których gracz nie do końca rozumie i nie do końca lubi wykorzystywać te techniki, tak jak na przykład point perfect jumpy. Dla mnie takie techniki, właśnie point perfect jump albo pixel perfect jump, to jest coś, co powinno być domeną, nie wiem, jakichś ekstra hardkorowych poziomów dla maniaków, które de facto nie są dla wszystkich graczy, ale no, jeżeli inny gracz chce nas wskazać na to, że będziemy musieli, że tak powiem, robić takie rzeczy. Okej. Trochę wolniej to zróbmy. Niech zgadnę. Mogę się spytać, co ja mam teraz zrobić? Czy ja mogę się spytać, co ja mam teraz zrobić, kochana gro? Bo to już jest niezrozumiałe dla mnie. Co ja mam tam... przeskoczyć za jednym zamachem? Pod tłumpami? Czy co ja mam zrobić? Bo na tłumpa nie mogę skoczyć do góry. I nie mogę się od niego odbić.
jeżeli nie mam Yoshiego, więc to oznacza, że tam jest jakaś technika, której ja nie znam. I to może być problem, że tak powiem, z ukończeniem tego poziomu. Że jest jakaś technika, której ja nie znam. I teraz chciałbym wiedzieć jedno. Co jest ta... Ja chyba rozumiem, co tu trzeba zrobić, słuchajcie. O nie, 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 nie zgniecisz mnie. Aha. Czyli ja tak czy tak muszę wleźć do tej rury. Z tego względu, że tutaj coś jest. I co ja mam teraz zrobić? Rozumiem, co muszę tu zrobić. I to jest... Właśnie w tym momencie stwierdzam, że ten poziom jest skambagowy. I to tak bardzo skambagowy. Ponieważ już rozumiem, co trzeba tam zrobić. I to są kolejne Pixel Perfect Jumpy. Nawet gorzej, bo to są techniczne. Techniczne skakanie, a techniczne skakanie... No nie. Nie przepadam za technicznym skakaniem i takimi typowo technicznymi poziomami. Zrobienie czegoś nie tyle na siłę, co wiecie w jaki sposób? To trzeba skoczyć, wywołać tamtego tłompa i zeskoczyć stamtąd. Wiecie co? Zrobimy tak. Zrobimy save and quit. Your progress will be saved. Tak. I teraz pytanie, czy jeżeli powrócę do tego poziomu, czy on w dalszym ciągu będzie tym samym poziomem, czy też nie, jeżeli zrobię coś takiego. Wiem, powinienem już kończyć odcinek, ale nie chcę zaczynać nowej gry, chcę kontynuować. Chcę zobaczyć, słuchajcie, czy gra przechowała mi, jaki to jest poziom. Jeżeli nie i wskoczymy do jakiegoś innego poziomu, to znalazłem, jak obejść ten poziom. I to jest inny poziom. Więc w taki sposób możemy sobie przeładować poziom i... A to jest fajna pułapka. Rodem z Skies Awarda wzięta, ale bardzo, bardzo przemyślana pułapka na 90% graczy. A pojawienie się tutaj tłompa to już jest trochę nie tego, że tak powiem, niefajne. Well... No ja wiem, jak to trzeba będzie zrobić, słuchajcie. Au, a to już mi nie wyszło. Trzeba, słuchajcie, wskoczyć na tą platformę i najprawdopodobniej z niej wybić się na kolejną, która się tam gdzieś pojawia. I w tym momencie oznacza to mniej więcej tyle, że trzeba się po prostu rozpędzić. Trzeba się bardzo rozpędzić i trzeba z jak najdalszego krańca wyskoczyć. To znaczy... W momencie, kiedy to będzie się cofać, zrobić tak, zrobić chwilę wcześniej trzeba wyskoczyć. Oj, to są poziomy typowo jak Skies of Mario, więc to nie są poziomy, w których ja czuję się dobrze. I właśnie, kolejna rzecz, która jest dość ciekawa, o której warto wspomnieć, zanim zakończymy sobie ten odcinek, a za chwilę go zapewne będę kończył. Słuchajcie, dość ciekawa sprawa jest to, że w tej grze istnieje momentum. To znaczy, jeżeli skaczemy na platformę, która porusza się w przeciwnym kierunku niż my się przesuwamy, no to wytracimy, że tak powiem, szybkość naszego skakania i... Well, to nie będzie aż takie miłe i cudowne, jak mi się wydawało. Ale spróbujemy coś z tym zrobić, słuchajcie. Raz, dwa, trzy. Udało się. Dobra. Zapisuję i wychodzę. I słuchajcie, w tym miejscu sobie... W tym miejscu sobie zakończymy, że tak powiem, ten odcinek. I zastanawia mnie, czy my w dwóch odcinkach się zmieścimy, aby przejść tego expert moda, bo jak na razie... To ten expert mode daje mi i to jak ja nie wierzę w kości, to tak naprawdę mocno, ale
Zobaczymy, co z tego wyjdzie i zobaczymy, w jaki sposób się rozwinie ten expert mode, bo jak na razie te poziomy są bardzo trudne, ale tak jak dwa pierwsze poziomy były sprawiedliwe trudne, tak kolejne poziomy, które nam się trafiały, już były bardziej zakręcone, nie wiem jak to ująć. Ale jak na razie to by było na tyle, dzięki Wam za uwagę, komentujcie, subskrybujcie, polecajcie swoim znajomym przyjaciołom, trzymajcie się, do następnego razu, cześć!